Sponsorem dzisiejszego odcinka drewnianego przedszkola jest Allegro GG. Tak więc proszę Państwa, poniżej w opisie macie link do Allegro GG, na który bardzo bym prosił, żebyście kliknęli, weszli w niego i zobaczyli, co ciekawego Allegro ma dla Was przygotowanego, zarówno w strefie sprzętu, gier, jak i premier. A jeżeli z gier, premier i sprzętów nic nie potrzebujecie, to możecie równie dobrze poszukać sobie jakiś skarb. Petek i to nie będzie żaden problem, prawda? Albo na przykład klimatyzator. Więc zapraszam do oglądania drewnianego przedszkola. Lecimy po stronie lewej. W kolorze czerwonym mamy Czeka. Po stronie prawej w kolorze niebieskim mamy Zgryzwalda. Zgryzwald. Zgryzwald tak brzmi moim zdaniem, jakby miał tej kolegę na przykład grać Zyrgiem, a gra Protosem. Więc startujemy Blue Shift, więc nowa mapa. Dla tych, co nie wiedzą, czymże jest drewniane przedszkole, to jest to grą tak nie do końca na poważnie komentowaną przeze mnie, bo zwykle gracze też grają w bardzo dziwny sposób. O, tutaj proszę bardzo, Czek stawia jedno supply depot, drugie supply depot, ale nie ma raksów. Więc już jest dosyć ciekawa sytuacja z gazem. Po przeciwnej stronie mamy też gaz, jest z Gryzwalda przejęty. I powinniśmy mieć za chwileczkę zapewne jakiegoś gate'a, albo nie, mamy proxy pylona postawionego. Więc jest proxy pylon, sprawdźmy APM-y po obu stronach. Obłędne, obłędne, więc widzimy, że panowie są na... Mamy gaz. Mamy forge. Mamy dwa gazy. Mamy gaz, a potem podwójny supply depot, a później reakcja. Tak, ten materiał już pasuje do drewnianego przedszkola. Czyżby miała być jakaś kanonizacja na Terana, tylko kanonizacja naturala, co jest dosyć dziwne. Jest to dosyć możliwe. Za chwileczkę zobaczymy, co się dzieje. Proszę bardzo, jest postawiony jeszcze jeden gateway, więc spoko. Więc forge mamy, no i teraz zobaczmy. Panie kolego, co ty probo ukryta tutaj zrobić? Co postawić? Nie stawia kanona, stawia gate'a, no bo dlaczego by nie gate'a? Stawia kolejnego pylona, więc teraz jest pytanie, po co mu ten forge był potrzebny, skoro gate, pylon i tak dalej. Podjeżdża, sprawdza, ekspansji na razie nie widzi, przeciwnik, co by było zabawniej aktualnie bez jakiejkolwiek armii. Chciałbym zauważyć, że Protoss no, twardy jest, minuta 50 i postanowił zeskautować. Jest postawiony kanon. Więc kanon nie jest złym pomysłem. Problem jest taki, że ten kanon nie bardzo będzie miał co atakować. Przynajmniej na razie. Mamy eBay i kolejny gaz, jeżeli chodzi o Czeka, więc tak. Bez orbitala jeszcze chciałbym zauważyć. Aha, z tyłu jest Cybernetic Core. Dobrze, tutaj nawet wygląda, jakby był jakiś... Coś miałoby być. Na dole na razie nie do końca jestem pewny, co ma być. Chyba będzie expa zaraz. 300 parę minerałów, u góry pierwszy zelot jest stworzony, nie jest on chronobustowany, mimo że energia na to jest, ale jemu się nie śpieszy na pole bitwy. Taki pacyfista. Taki pacyfista, przy okazji, kitku. Zapewne słyszeliście, jak kitku mruczy. Dobrze, kolejne działo, spoko, przypominam, że jest tylko dwójka marinesów. Przypominam, że Terran na razie nie wpadł na pomysł w trzeciej minucie, aby pójść i poskautować przeciwnika. No bo po co mu informacje, po co mu scout? On gra Terranem, on na dwóch bazach zrobi niezabijalną armię, rzuci F2 i do przodu. I tyle. Dobra, zeloty, bo zeloty, do tego shield battery, pojedynczy zelot z przodu. Po co wyjść, po co zaatakować? Stoją sobie. Na razie jest gra na czas. Tak naprawdę na mój czas. Mamy 3 minuty. Żadna ze stron jeszcze ze sobą nie walczyła. Był tylko jeden malutki scout. Co byłoby ciekawe, gdyby ten zlot od razu wyszedł, to by na przykład ekspansję przyblokował. Ale kto by blokował ekspansję? On tutaj gra bardzo fajnie z Gryzwald. Po prostu daje przeciwnikowi czas na rozbudowę. Nie będzie taką mędą, że atakuje go zbyt wcześnie. Nie. Tu musi być czas na rozbudowę. Oj, proba. O! Okej. Więc zauważmy, że tutaj było coś, ale już nie ma. Był jeden Marines, wychodzi trójka Marinesów, a nie jest pewny, zobaczył, trzy działa, to chyba nie jest dobry pomysł, żeby wyjść. Teraz co trzeba zrobić? Bardzo szybko Siege Tanka, postawić gdzieś tutaj Siege Tanka i zacząć ostrzeliwać przeciwnika. I to powinno wystarczyć. Jak najbardziej orbitale by się przydały, żeby jednak trochę więcej tych minerałów wpadało. Jak ja nie widzę orbitali, tu jeszcze postawiony... Jest Ghost Academy, więc mamy... Nie. Czy on będzie robił to, co ja myślę, że on będzie robił? Jeżeli on zacznie atomówkami
rozwalać tego Cannon Rusha, to ja padnę ze śmiechu. Mamy planetarkę postawioną, orbitala jak nie było, tak dalej nie ma. Więc widzę, że tutaj rozpoczyna się rozkręcanie imby. Tak naprawdę pierwszy Immortal już w drodze. Szczegół, że jeden Zelot i dwójka Marinesów mogłaby pod tych... przepraszam. Dwójka Stalków i Zelot mogłaby pod tych Marinesów podejść, zanim była planetarka gotowa i pewnie ubić dużo co nieco. Ale po co by takie rzeczy robić? Co się dzieje w bazie, powiedzcie mi? Chronobusowany jeszcze Cybernetic Core, mimo że to nie miało najmniejszego sensu, bo już Warpgate'y są otwarte. Dwa gazy są, kolejnej bazy nie przejmuje, jest na 22 harwesterach. O! Myśli o ataku, wychodzi ciut za późno. No, pięknie. Zobaczmy straty. Czwórka Marinesów. Jeśli się nie mylę, wszystkie Marinesy... No nie, tu jeden, tu jeden, tu jeden, tu jeden. Aha, czyli połowa Marinesów rozbiła się na działach, połowa rozbiła się na Stalkach. Siege Tank trzymany troszeczkę daleko, gdybym tak troszeczkę tutaj bliżej go postawił. O, próba przyblokowania bunkra, nie udaje się. Kolejna sława poleciała, ale to oczywiście Shield Battery zawsze mega spoko. Próba podejścia od tyłu, dwa Stalki zniszczone i nie udało się. Nie udało się, nic się tutaj nie udaje. A za to Terran, który mógłby na przykład... O, robi starport, świetnie. Jest starport, więc myślę, że lada moment powinniśmy zobaczyć dwa mediwaki, coś w tym stylu i próbę wbicia się do ba... Aha, Stichang zniszczony. Szkoda, że SFV-kę mógł ściągnąć, żeby to naprawiała, ale po co mu to? I znowu kanon, znowu doszło do kanonizacji, ale tutaj podejdzie tylko prawdziwy, czysty na sercu i sumieniu Terran i wtedy dojdzie do kanonizacji i wyniesienia go ku przestworzy. Aha, bunker kolejny zniszczony. Jeden Immortal padł. I drugi Sitchang padnie. Immortal się uratuje. To nie był o czystym sercu. Marines. Nie przeszedł na stronę. To wiecie, jest kanonizacja na Protosa, ale nie do końca się udaje. Jak się nie udaje, no to po co oni są potrzebni? Dobra, mamy. Jest gotowy już starport. Dawaj teraz mediwaki. I drop na bazę przeciwnika. Mediwak jest, dobrze, jest jeden mediwak. Dobra, to nie, mimo że jest reaktor, jest tylko jeden mediwak, spoko, no troszeczkę go nie stać na kolejne. O, teraz już byłoby go stać, ale dalej nie ma, mamy podejście od góry. Znowu podchodzi, no tutaj trochę tych jednostek już ginie. Mamy 6,30 i 1700 minerałów stosowanych u Protosa, u Terrana... Tylko 1200. Wiecie, wydaje mi się, że wydobycie byłoby fajnie na korzyść Terrana, gdyby Terran miał orbitale. Znowu podejście do przodu, znowu kanonizacja, znowu nie dalej nie ma orbitala. Aż kot się mi zdziwi, że tutaj nie było orbitala. No ale dobra, no stoją sobie pod bazą, stoją. Mamy mediwak. Naprawdę? Trzyma mediwaka, mimo że jednostek w bunkrze nie da się leczyć, on trzyma go obok. Nie przerzuca kolejnych jednostek. Tutaj w ogóle jak byłoby coś nowego produkowanego, to nie ma już pól minerałów. Kolejny Siege Tank. O, jest próba podejścia. Ładnie Siege Tank zniszczony, bardzo ładnie. Za chwileczkę kolejny powinien pewnie paść. Nie, znowu bunkier rozwalony. Bo po co naprawiać? Bo to wiecie, co to jest na tej zasadzie, wymienić sobie na nowszy model. Znów się zepsułeś i po co ty mi tu jesteś potrzebny? Wybuduję kolejny bunkier. Ej, a może wybuduję tym razem dwa. Dwa bunkry to może być dobry pomysł. Na przykład wiecie, co byłoby też fajnym pomysłem? Postawić tutaj Siege Tanka, wtedy byłby Siege Tank bezpieczny, a mógłby ładnie, pięknie ostrzeliwać całą górę. Ale to szczegół. Jest Cloak na Ghostach, bo wiemy doskonale, że Cloak w momencie, w którym są działa, jest tak bardzo przydatny. Co jest jeszcze zabawniejsze, on się tutaj zablokował i nie może ruszyć zadka. Dobrze widzę, dobrze widzę. O, atakowana planetarka może się przebić przez planetarkę! Dawaj, dawaj ją, dawaj kill nad planetarkę! Jedna sewaga się pojawia od naprawy. No, 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 no! Nie wierzę w to. Bohaterska SCV-ka. A, dwie SCV-ki, to jednak... Trochę ciekawiej. Co byłoby jeszcze ciekawe, jakby pozbył się Marinesów, a potem planetarki, to by pewnie to wygrał, ale po co by takie rzeczy robić? Przypominam, że tutaj cały czas nie ma dropa. Cały czas Medivac stoi, zbiera energię. O mój Boże, mamy atomówkę. Mamy atomówkę, mamy atomówkę. Leci atomówka i pobiegły Marinesy, żeby pokazać atomówce, gdzie strzelić. Leci pierwsza, zobaczmy. O, ale co ciekawe, dwójka kanonów uratowane. Ja tutaj muszę ustawić sobie. Tak, kontrol 1. Nie, a to jest jedynka, to jest wizja. To nie, to kontrol 1. Bo coś... Czuję, że będziemy tutaj często skakali. Mam te dziwne przeczucie. Kolejny Ghost Academy. Okej, dobra. Ghost Academy. Kończę robić Cloak. Atomówka za...
kolejkowana. Znowu podaje się z Gryzwalda. Chciałbym zauważyć, że Protoss jedzie cały czas na jednej bazie i chciałem też zauważyć, że dochód jest prawie że taki sam. Mimo że teren ma o bazę więcej, to jest dochód dokładnie taki sam. Po co komu trzecia baza? Po co komu druga baza? Drugie bazy są przereklamowane. Więc stoją obie armie jak pod murem berlińskim i czekają na kabum jedno wielkie. No, przy czym już atomówki zostały rzucone. Ja tu nie mam taką... Oho, znowu podchodzi, jasne. Pa, pięknie, słodko, podchodzi na tył, cudownie. Planetarka będzie miała kolejne jednostki tutaj na koncie do zabicia. A, wspaniale, próba zniszczenia planetarki trzema stalkami. To na pewno się uda, jestem tego w 100% pewny, że nie udało się. I... Ach, wykończone. 7 zabitych jednostek przez planetarkę. Okej. Okay. Ta planetarka uratowała skórę, jakby nie patrzeć tutaj Czekowi. I przez takie sytuacje, które robi z Gryzwald, Czek będzie myślał, ej, planetarka w naturalu to jest dobry pomysł. O mój Boże, orbita, ale atomówka leci! I za chwileczkę gdzieś tutaj poleci. Dobra, atomówka leci, zobaczmy co ta atomówka zrobi. Leci, leci, leci! Bum. Dobra. Co nieco małe zniszczyła, nic wielkiego. Ja się zauważyłem, że tutaj mamy tylko dwa stalki Immortala. W sumie zebrać tą armię można już bez problemu i zaatakować przeciwnika. O, patrzcie, jest ekspansja ze strony Protossa. Jestem zszokowany. Ruszył naprzód Ghostem, ostrzeliwać. Obserwera tu nie mam. W sumie szkoda, że Obserwera aktualnie nie ma, bo Obserwer byłby mile widziany. Mamy już 10 minutę. Kolejna atomówka. Chyba jest obs tyłu. Tak, jest obs tyłu, ale on to się raczej skończy. Pozbył się tego obsa? Czemu się pozbyłeś obsa? Nie stracisz... Aha. Ten obs by już wyskoczył. Ale wezwanie dwóch zelotów na środku było bardzo ciekawą sytuacją. To było na zasadzie, hej, chodźcie, zrobimy testy. Czy zeloty przeżyją? Jak atomówka grzmotnie. To się jak tam, wiecie, Rosjanie sprawdzali. Naprawdę, jeszcze jedna atomówka? Już tu już nic nie ma! No proszę cię, nie prze... Ktoś tutaj lubi atomówki. Ktoś tutaj ewidentnie lubi atomówkami uderzyć. Za chwileczkę zleci z góry jedna. Czekamy na nią. Jest. Śliczna atomówka. To, że nie była całkowicie potrzebna, ale niech będzie. Teraz mam tutaj radioaktywny teren i żaden Protoss pod to nie podejdzie. Tylko zergi, tylko teranie w kombinezonach. Na 100% to chodziło. Więc, proszę Państwa, przypominam, że Starboard był już dawno temu zrobiony. Można było dawno temu robić dropa. Zauważmy, że nie ma Steama tworzonego. Nie ma Combat Shielda, bo to jest wszystko dla słabych. My... Tak sobie myślę, zwiększmy troszeczkę prędkość, bo mam wrażenie, że tu będziemy mieli teraz troszeczkę oczekiwania na dalszy rozwój wydarzeń. Jak widać doskonale, APM-y po obu stronach setki nie przekraczają. Będzie postawiona... Co to będzie? Bateryjka postawiona. Chciałbym zauważyć, że... Ghost rzucił atomówkę. Stracił właśnie tą atomówkę. Chciał rzucić atomówkę, mimo że nie miał Cloaka, to rzucił atomówkę i atomówkę od razu stracił. No trochę to nie wypaliło. Ale atomówki zakolejkowane, mam wrażenie, że ich jeszcze dzisiaj troszeczkę zobaczymy. Zwiększmy prędkość, zobaczmy bazy, nieotwarty Warpgate, ale za to zauważcie jedną rzecz. Zgryzwald mimo wszystko pamiętał o czymś takim jak upgrade'y. Pamiętał, co wujek Emil mówił, wujek Emil mówił upgrade'y. I ja przede wszystkim mówiłem pierw ekonomia, głupcze. Przede wszystkim ekonomia, tylko jak na początku ekonomia, a nie dziwne buildy, ale... Atakował Robotic Facility. Ale jednak, dobra. Jest kolejny gościk. Przypilnujmy. Gościk się zablokował. Przypilnujmy go. Jest atomówka. Z nadzieją trafienia. Zauważył, wycofuje się. Okej, armia cofnięta. Gdybym miał wcześniej tego obsa, to wiecie, byłoby fajnie. Ma jednego obsa, to tego obsa na przykład mógł naprzód wysłać i pozwolić zniszczyć małe co nieco. Atomówka niestety troszeczkę słaba. Nie dała rady zniszczyć tej kanona. I co, będzie kolejna? Jeszcze jedna atomówka. Jest jeszcze... Tu nic nie ma. Tutaj nic nie ma. Tu jest pusto. Proszę Państwa, tu jest pusto, tu nic... I tu są kamery. On chce stworzyć Godzillę. On ma nadzieję, że na dole jest jakaś dżdżownica, która zmieni się w Godzillę i wyskoczy i zacznie atakować stalki, bo wy tego nie wiecie. Ale tak naprawdę zergi powstały przez próby atomowe Terran. Próbowali, trafili jakąś małą, biedną dżdżownicę i powstał taki Nidus Network. A w Nidusie się wyhodowała cała reszta. Tak było, nie ściemniam. No, tutaj już armia zaczyna się robić nawet kolejna atomówka. Ja nie wiem, ile tych atomówek już dzisiaj było, ale parę sztuk próbowało polecieć. No dobrze, upgrade'y u Terana
nie ma upgrade'ów drany, nie ma nawet wszędzie ustawionych lokalizacji, gdzie przydałoby się podejść, gdzie armia miałaby się zbliżać. Upgrade'y brak, ma cloaka, ale combat shield'y nie ma, steampaka nie ma, trochę rzeczy nie ma, ale za to chyba tu coś się będzie działo. Ninja Expa, chyba Ninja Expa. Czemu ja nie zauważyłem tych deteków? Czemu ja nie zauważyłem, że deteki tutaj są? Czemu ja nie zauważyłem, że deteki właśnie się pojawiły? Więc mamy Dark Shire, mamy Dark Templary, które właśnie się wbijają w armię. A gdyby tak na przykład skanik rzucić, miał na to energię, nie rzucił skaniku, nie ma skanu. Gdzie jest skan? Gdzie jest skan? Rzuć skan, rzuć skan, skan! Nie buduj wieżyczek, tylko rzuć skan! Skan! Jest wieżyczka. Usłyszał mnie. Okej. Okay. Mógł od razu ten skan rzucić, ale czekał. Czekał, aż wieżyczki będą gotowe. Zobaczył. O, dobra! Może nie wiedział, co to... A, to jest Ghost. Myślałem, że to jest detek. Zwiększmy troszeczkę produkcję. O, proby przerzucane do trzeciej bazy. Niewiarygodne, wiem, ale na dwóch bazach tak naprawdę obie strony jadą. Tu ma być ekspansja postawiona przez... Do końca nie wiem... Migrację ludów. Kiedy nastaje jesień? I kończy się pożywienie. Teran zbiera swoje gniazdo i przenosi je na daleki wschód, bo na zachodzie już nic nie było, a na wschodzie wszyscy wiemy doskonale jest cywilizacja i tu będzie karmił swoje młode. Czytała Krystyna Czubówna. Dobra, kolejne wieżyczki, bo wiemy doskonale, że jedna wieżyczka jest w stanie wykryć tylko i wyłącznie jednego deteka, więc potrzeba ich tyle, ile może być tych deteków, więc dlatego kolejne są tutaj stawiane z przodu. Dla bezpieczeństwa. No dobra, leci. Leci. I leci. I dolecieć biedactwo nie może. Jak tam upgrade? Ej, kurde, plus 2 do ataku. Ej, ładnie, bardzo fajnie. Wiecie, na przykład High Templary byłby fajnym pomysłem, ale po co komukolwiek High Templary? Kolejna wieżyczka dostawiona. Ja myślę, że znowu ten moment, kiedy można troszeczkę zwiększyć prędkość. Mamy deteka ustawionego na patrolowanie, z czego już na przykład Observer mógłby tutaj siedzieć i przekazać informacje. Byłby tańszy i tak dalej, ale tylko słabi używają Observerów do detekcji. Gazy przejęte, bo jak widzimy ma tylko 800 gazu. To jest troszeczkę za mało. Niewiarygodne. Zobaczcie, co się dzieje. Co się tutaj dzieje? Protoss postanowił ruszyć swój zad. Postanowił wyjść na środek mapy. To z czego, że to jakiś dropik mógłby teraz wlecieć? Chociaż myślę, że do 18 minut to nie było żadnego dropa. To ja nie myślę. Mam wrażenie, że kolejny się nie pojawi. Upgrade dla adeptek. Ślicznie, pięknie. Mamy całe 4 adeptki, ale update dla nich jest bardzo ważny. No nie wierzę w to, Raven się... Aha, czyli on nie wyjdzie, dopóki Ravena nie będzie, tak? Dopiero był Raven, dopiero będzie mógł w spokoju wyjść. Nie, no to jasne. Trzy Raveny na raz najpierw, bo jakby produkował. Widzę, że supply block mocny złapany. Jednostki stracone. Co ciekawe, więcej Protoss stracił do tej pory. No i co? Błagam cię, nie wchodź tym wszystkim w to. Zginiesz. On wejdzie. No, zaczynamy bitwę. Zaczyna się szarża. Guardian Shield odpalony. Oczywiście w pierwsze rzeczki popadają. Ja nie chcę nic mówić, ale tu jest troszeczkę czołgów ustawionych. Liberator się pojawił. Liberator czeka. Liberator jest nieodstawiany. Liberator sprawdza od góry, co się dzieje i... Cała armia, którą posiadał aktualnie Protoss, rozbiła się. Po prostu rozbiła się. Dorzucone adeptki. No tak, bo 4 adeptki w tym warpizmie, one na pewno pomogą w walce. Na 100%. Nie po co uciekać, skoro przeciwnik... Okej, okay, jeden jest lepszy od drugiego, tak jak patrzę, tym bardziej, że on nie ma cały czas Steama. Chciałbym powiedzieć, że gdyby był Steam, to Protoss by wyparował, połączyłby się bardzo szybko z Tassadarem. I tyle. A tu nie, bo po co komukolwiek jest Steam? Plus 3 do obrony, plus 2 do obrony, tego wszystkiego, szarża na zlotach. No pięknie, wyczekał, po czym zginął. Czy on wie o tej ekspansji na dole? Nie wie na razie o ekspansji na dole. Poczekajmy więc z ekspą na dole. Próba przejęcia, o, łap, łap, goń go, goń, goń. Łap gołębia. Gdzie one miały wszystkie wyjechać? Niby na górę, tak? Ale na górę ekspansji nie ma. Nie wiem, co on chciał zrobić, wydobywać na... Aha, tutaj... Wiecie, że on tu mógł wydobywać jeszcze, prawda? Czemu on to przerzucił? No dobra.
Nie chcę tego chyba do końca wiedzieć. Kolejny bunker ustawiony, czy żeby kolejny push miał się pojawić? Patrzcie, mam blinka. Ciekawe, czy wykorzystam tego blinka z detekcją, żeby na przykład wbić się do maina. To byłoby fajne, prawda? Ale gdyby coś takiego zrobił, to mecz by się pewnie już dawno temu zakończył. I wtedy to nie byłby materiał do drewnianego przedszkola. Za to tutaj widzimy, adeptki szukają gdzieś celu. I nie chcę nic mówić, ale trzy adeptki chyba znajdą. Pięknie tutaj ustawiony na aimowie. Jak zawsze gaz. Obrywa. Dobra. Dzigym. Pięknie rozwala calusieńkę teko, które gdzieś było. Postanowił w takim wypadku czek wyjść. To szczegół, że u góry była armia, nie zaskautował tego, że była armia przeciwnika, bo po co mu taki scout? Po co mu takie informacje? Dobra, biegnie sobie teraz na dół obronić tą ekspę całym wielkim oddziałem. Liberator znowu się pojawił. Liberator do tej pory nie został ani razu rozłożony. Banshee przegonił, nawet... Okej, przegonił, ale nie zabił. Czemu z Gryzwald robi Mastery Calla w tej chwili, zamiast na przykład wbić się do bazy i to wszystko rozwalić? Dobra, jest Mastery Call, wychodzi czek, zauważmy, że jednak wyszedł bez wszystkich swoich czołgów. Chyba się zapomniał, zloty na szarży z przodu, wbijają się w przeciwnika, gdzie jest Steam? Nie ma Steama. Jest mocny do obrony dla jednostek latających, których miał trzy. Czy miał? Jakieś trzy miała jednostki latające. Plus, o, Tora robi plus jeden do ataku dla latających, atomówka leci. To może być to, to może być to, to może być to, czemu tutaj nie ma Cloaka? Jest Cloak. To będzie to. Nie, to nie będzie to. Bum. Teraz pojawiły się czołgi. Tak, rozstawienie czołgów w tym momencie może być dobrym pomysłem. Ja mam pytanie, gdzie jest obserwer w takiej sytuacji? Czemu tej detekcji nie ma, czemu nie ma obserwera? Już jedzie sobie grzecznie na dół, schodzi sobie tak naprawdę na dół to rozwalić. Przyspieszmy trochę, bo momentami było spowolnione. Rzucone muły w takie miejsce, bo wiemy doskonale, że to był idealny, no w sumie był, patrzył się, co się tutaj dzieje, więc rzucił muły. No to ma sens, prawda? Zbyt dużo IPM-ów nie można zużyć, chociaż 200 momentami miał już czek. Jest Thor, no ten to jak najbardziej wystarczy do obrony i za chwileczkę Ghost przestanie istnieć, bo skończyła się energia. Pięknie Ghostnik krzyczy. Zwiększmy sobie prędkość, mam wrażenie, że to już chyba będzie jednak taki całkowity koniec, więc proszę Państwa, jeżeli się dobrze bawiliście, pamiętajcie, aby zajrzeć na Allegro, kliknijcie w ten link i zobaczcie, co Allegro ma ciekawego do zaoferowania. Może coś fajnego dla siebie znajdziecie. Nie mówię, żebyście specjalnie kupowali jakieś rzeczy, ale jak coś kupujecie, to przy okazji zróbcie to przez Allegro, zróbcie to przez nasz link. Do usłyszenia, do zobaczenia, no i pamiętajcie o tym, aby subskrybować kanał M Studio. Na razie, cześć wszystkim!